Cześć piesełki i człowieki! Witam na kanale Projekt Pies i ja mam na imię Patrycja, a to już jest kolejny odcinek z serii 7 psów w 7 dni. Natomiast zanim przejdę do opowiadania o kolejnej cudownej rasie, chciałam się najpierw trochę odnieść do komentarzy, które się pojawiają pod naszymi nowymi odcinkami, bo po pierwsze bardzo nas cieszy, że one taką popularność zyskują, że tyle osób chce je oglądać, że je lajkujecie, łapkujecie, więc bardzo Wam za to dziękujemy. W końcu to robimy dla Was. Aczkolwiek wracając do tych komentarzy, bo tam się czasami pojawiają takie hasła, że co Ty opowiadasz, mój pies wcale tak się nie zachowuje, to jest nieprawda, mój jest inny, mój jest wyjątkowy, to nie jest tak do końca. No i ja oczywiście, że się z Wami zgadzam. Oczywiście, że każdy z Waszych piesków jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Natomiast gdybym chciała pójść tym tokiem rozumowania, to bym na pytanie Patrycja, a jaki tak naprawdę jest Cocker Spaniel? Odpowiedziała, no nie wiem, bo każdy pies jest przecież inny, tego nie da się określić. Czy to by Wam pomogło? No nie wydaje mi się. Dlatego potraktujcie to w ten sposób, że ja staram się znaleźć takie najczęstsze i wspólne cechy konkretnej rasy, tak żebyście potencjalnie mogli przewidzieć, jakiego temperamentu będzie ten konkretny pies, ta konkretna rasa i jak się go będzie szkolić i wychowywać. Żeby Wam było troszeczkę łatwiej, żeby tam w głowie Wam się otworzyła taka wizja i wyobraźnia, jak potencjalnie ten piesek może się zachowywać. Więc nie traktujcie wszystkiego, co ja powiem, tak zero-jedynkowo, nie łapcie mnie za słówka, przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie, czy ten jeden piesek będzie bardziej energiczny, bardziej kanapowy, będzie wymagał dużo atencji z Waszej strony, czy też mniej. Rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Więc nie przedłużając, zapraszam na kolejny odcinek. W tej serii to już 5. W takim razie, jak wygląda Cocker Spaniel? No bo to przecież o nim będę dzisiaj opowiadać. No jest to piesek średniej wielkości. One osiągają tak od około 38 do 41 cm. Mają dość długą szatę, taką piękną, lśniącą, gładziutką. Zwłaszcza na ogonach mają takie spore pióropusze. Na łapkach mają tutaj takie piękne kapcie. I one ważą tak od 12 do 14 kg, więc tak jak powiedziałam, raczej to jest piesek średniej wielkości. Nam się kokery często kojarzą z tymi psiakami takimi rudymi, miodowymi, aczkolwiek faktycznie mogą występować w różnych kolorach, nie tylko monokolorowe. No i one żyją tak około 12-14 lat. Kokery wywodzą się z Wielkiej Brytanii i tak na dobrą sprawę pochodzą od spanieli, które miały pomagać ludziom w polowaniu. One miały mieć raczej taką funkcję, żeby wypłoszyć ptactwo i trochę były dzielone ze względu na wielkość. Te mniejsze, no to właśnie kokery, a te większe już poszły tam w stronę seterów. Natomiast miał to być psiak faktycznie, który pomagał w polowaniu, ale dość szybko zaczął zyskiwać na popularności i raczej robił się takim pieskiem domowym, takim pieskiem do towarzystwa. A w związku z tym, że wywoził się z Anglii i zyskał na popularności też na reszcie świata, no to Anglicy tak troszkę zaczęli się oburzać, że te kokery, które gdzieś tam się rozmnażają, no nie do końca wyglądają tak, jak oni by chcieli, żeby wyglądały. Stąd pojawiły się jakby takie dwie odmiany kokera. Angielska i amerykańska. Ja dzisiaj nie będę jakby je rozróżniać, będę ogólnie mówić o kokerze, ponieważ raczej są to pieski dość podobne do siebie i zbliżone. Cocker Spaniel to dzisiaj przede wszystkim psiak rodzinny. Jest wesoły, skory do zabawy, radosny, delikatny i ma tak całkiem nieźle zrównoważony temperament, bo okej, na spacerze mogę z Tobą pobiegać, mogę z Tobą poszaleć, ale w domu, człowieku, przytul mnie i wpuść na kanapę. bo faktycznie jest to piesek nastawiony na to, żeby być cały czas blisko człowieka i jest dość otwarty w stosunku do ludzi. Jednocześnie jest też otwarty w stosunku do innych piesków. One bardzo rzadko wdają się w jakieś tam bójki, chętne są do tych kontaktów i mimo wszystko, że gdzieś tam ma korzenie jako pies myśliwski, to również potrafi nieźle dogadywać się z mniejszymi zwierzakami, które byście posiadali w domu. Więc fajnie można kokera od razu wychować z jakimś psem albo z jakimś kotem i one dość ciekawie będą się ze sobą komunikować, dość fajnie mogą ze sobą się po prostu dogadać, tak żeby, wiecie, nie było tam jakichś przepychanek albo pościgów. Ja dlaczego mówię, że koker ma taki fajnie zrównoważony temperament? Bo na spacerze to jest właśnie pies, który wymaga trochę aktywności, tego, żeby z nim trochę pobiegać, coś mu zaproponować do zabawy. Zresztą 3 razy nie będziecie musieli go prosić, bo chętnie w te kontakty wejdzie. I popływa, i pobiega, i powęszy, ale właśnie w domu będzie potrzebował tego relaksu i tego wyciszenia. Więc z jednej strony mamy do czynienia z pieskiem, z którym fajnie i aktywnie możemy spędzić czas, a z drugiej strony mamy do czynienia z takim przytulaskiem, który chętnie będzie nam towarzyszył w oglądaniu na przykład telewizji, ulubionego serialu albo po prostu przy czytaniu książki. Jak zatem wygląda szkolenie kokera? No jest ono bardzo przyjemne, bo piesek szybko się uczy, chętnie się uczy, on lubi się uczyć, lubi robić z człowiekiem nowe rzeczy, co nie znaczy, że nigdy nie będzie sprawiało problemów wychowawczych, bo faktycznie jeśli chodzi o kokery, to to, na co najczęściej narzekają ich właściciele, to ich ciągłe chodzenie z nosem w trawie, tak? Tutaj przejawia się jego temperament myśliwego, czyli muszę tropić, muszę niuchać, muszę tropić, muszę sprawdzić gdzie, co i kiedy i którędy tędy szło. Którędy tędy. I to wszystko powoduje, że kokery mogą nas ciągnąć na smyczy wtedy, kiedy właśnie tu mnie zainteresował, tam mnie zainteresował, tu muszę szybko pobiec. Kokery to pieski, które mogą sprawiać problemy przy komendzie przywołania, bo jeżeli wyniuchają coś albo tak się mocno zawęszą, to mogą Was nawet nie słyszeć. I troszeczkę podczas szkolenia, zwłaszcza zachęcam do tego, żeby pracować z nimi na spacerach, trzeba konkurować z tymi zapachami. Trzeba pokazać kokerowi, że halo, ja tu jestem, Twój ulubiony człowiek, wyciągnij ten nosek z trawy i zwróć na mnie uwagę. Albo to tropienie i to niuchanie sprytnie wykorzystać, bo jeśli chodzi o kokery, one bardzo fajnie sprawdzają się w jakichś psich sportach, które wymagają szybkości i zwinności, bo one takie właśnie są, ale ja przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby z kokerem uprawiać jakieś sporty, jakieś takie aktywności, które właśnie będą angażować jego nos. Jakiś nosework, jakieś tropienie, jakieś szukanie różnych rzeczy, przysmaków i tak dalej, bo one to kochają, one to uwielbiają i dzięki temu będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w tym, co ten pies lubi najbardziej, czyli właśnie w węszeniu i w tropieniu. Dodatkowo, jeśli chodzi o szkolenie kokerów, to ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną taką dość istotną kwestię. Próbowałam poszukać w internecie takich informacji i raczej znajduję je na forach, natomiast przy takich ogólnych opisach rasy niekoniecznie. Dlatego o tym dzisiaj powiem, bo to jest dość istotna kwestia. Sama zauważam, że kokery faktycznie mają tendencję do pilnowania zasobów. To jest taka sytuacja, w których pies nie chce nam oddać kości, nie pozwala podejść do miski, kiedy je, ukradnie nam jakąś zabawkę albo jakiegoś kapcia i faktycznie warczy, kiedy my próbujemy się do niego zbliżyć i tą zabawkę, ten przedmiot przez niego upolowany mu zabrać. I żeby takie sytuacje się nie pojawiały, to musicie przede wszystkim zrozumieć, że jakby praca nad tym, żeby to pilnowanie zasobów się nie pojawiło, to przede wszystkim udowodnienie psu, że my nie wchodzimy z nim w żadne takie konfrontacje, że my nie chcemy zabierać mu pewnych rzeczy, że uczymy go oddawania i takiej zamianki, że jak Ty mi oddasz kapcie, oddasz mi zabawkę, oddasz mi kostkę, to dostaniesz coś w zamian, a nie, że będziesz miał poczucie straty i że jeżeli od samego początku na to zwracacie uwagę, a nie podchodzicie tak, że ja tutaj jestem człowiekiem, ja decyduję, proszę mi to oddać, bo ja tak mówię. I pies tym samym uczy się, że aha, człowiek mi zabrał, następnym razem muszę bardziej bronić. No to nie powinny kokery sprawiać żadnych problemów w tym temacie. Ale trzeba na to zwrócić uwagę, bo tak jak mówię, nie wszędzie możecie znaleźć takie informacje, aczkolwiek niektórzy właściciele kokerów faktycznie z tym problemem się borykają. W kwestii zdrowia kokery to pieski o dobrej kondycji, aczkolwiek w związku z ich budową, czyli chodzi mi o długie uszka i w związku z tym, że ciągle chodzą z tym pyszczkiem w trawie, w krzakach i tak dalej, to faktycznie trzeba zwracać uwagę na oczy i uszy, bo tutaj się mogą jakieś schorzenia pojawiać, więc bardzo często zaglądamy w uszka, bardzo często je czyścimy, a jednocześnie kontrolujemy oczka, czy pies po prostu nie wszedł pyskiem w jakieś zarośla i sobie czegoś na przykład do oczka nie wbił, albo gdzieś sobie jakąś gałązką oczu nie przetarł i tutaj się jakieś urazy nie pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację szaty, no to tutaj zaczynają się schody, bo faktycznie jest to włos dość wymagający, taki, który będzie angażował i Was, i groomera, czyli psiego fryzjera. Czyli od samego początku przyzwyczajamy psa do tego, że on będzie czesany, że on będzie trymowany, że on będzie strzyżony, że on będzie suszony, bo uwierzcie mi, jak kokery są śliczne wtedy, kiedy ten włos mają taki piękny i długi i gęsty, tak samo są trudne w utrzymaniu tego włosa w czystości, bo o ile nie powiedziałabym przy kokerach, że to są jakieś wybitne brudaski albo wybitne czyścioszki, bo to chyba zależy od po prostu psa, o tyle, jeżeli faktycznie mają tutaj na łapkach długi włos, tutaj pod brzuchem im się robi taka sukienka, to tak na dobrą sprawę wystarczy, że wejdą w wyższą trawę, wystarczy, że wyjdą w większy śnieg, albo po prostu jest taka pogoda deszczowa i one natychmiast mają ten włos mokry, natychmiast do tego włosa się coś przyczepia, natychmiast tam się coś pląta, więc za każdym razem tego pieska po tym spacerze trzeba wyczyścić z tego, co mu się do tych łapek, brzuszka i ogona przyczepiło, wysuszyć albo wymyć, no i pilnować, żeby faktycznie się tam jakieś kołtyny nie robiły i szczególną uwagę trzeba zwrócić na łapki, ponieważ pod tą gęstą warstwą sierści możemy nie dostrzec, czy czasem pies nie ma za długiego pazurka, czy czasem tam mu się jakieś kołtuny między paluszkami nie robią, więc to naprawdę trzeba dbać o to, zwracać na to szczególną uwagę, tak żeby pieski potem nie miały problemów z łapkami i problemów z poruszaniem się. Jeśli chodzi o mity dotyczące Cocker Spaniela, to w zasadzie nie ma takowych, ale chciałam się odnieść do sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, bo faktycznie była, no nie chcę powiedzieć, że plaga, ale dość dużo przypadków agresywnych Cocker Spanielów. I jeśli wykluczymy problemy neurologiczne i wykluczymy sytuację, że faktycznie pies gdzieś tam genetycznie odziedziczył tendencję do agresji, no to nie można powiedzieć, że koker jest agresywny. Ja rozumiem, że to wynikało pewnie gdzieś tam z jakichś komplikacji hodowlanych, że był taki okres czasu, że tych kokerów dużo było, które sprawiały problemy. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałam, koker to jest radosny, szczęśliwy, wesoły, rodzinny piesek, tendencją do pilnowania zasobów. Więc jeżeli od samego początku mamy tego świadomość, od samego początku budujemy z psem te relacje i jakby rozumiemy, że to, że w ciągu 15 sekund pies zmienił jakby taki nastrój, że tu przed chwilą się do mnie przytulałeś, a 10 sekund później na mnie warczysz, bo nie chcesz mi czegoś oddać. Jeżeli my zrozumiemy, z czego to wynika i że to nie jest tak, że pies nas nie lubi, nienawidzi, tylko że no w pewnych sytuacjach może nie do końca czuć się bezpiecznie. Jeżeli mamy to gdzieś z tyłu głowy, pamiętamy o tym i od samego początku, jeśli chodzi o szczeniaka, budujemy tą właśnie relację, tą pewność siebie, poczucie takiego bezpieczeństwa przy nas. Nie stawiamy psa w sytuacji konfrontacji z nami. Nie pokazujemy psu, że człowiek to jest ten, co ci tam wszystko będzie chciał zabrać. No to takie sytuacje się nie pojawiają i mamy wtedy cudownego przyjaciela, cudownego członka rodziny. Zresztą, co ja Wam tam będę opowiadać, jak teraz zaprezentuję Wam Beboka. I spójrzcie, zwróćcie uwagę, jak on się pięknie prezentuje w tej swojej cudnej, długiej szacie. Bardzo fajnie. Początki były trudne, trzeba było się przyzwyczaić, ale teraz jest pełna symbioza. Teraz jest super. Że jest minusi, że jest taki właśnie... Jest bardzo przyjacielski, bardzo towarzyski, jest bardzo oddany. To przede wszystkim można o nim powiedzieć. Jest towarzyski aż do granic możliwości, bo jednak chyba największą karą dla niego będzie samotność. Okay. Więc ciężko jest go zostawić samego i nauczyć tego, żeby przebywał te kilka godzin sam na mieszkaniu. Więc pod tym względem może to też wymagać dodatkowej pracy. Jest tak bardzo towarzyski, że jak przyjeżdżają do nas goście, to nie ma opcji, żeby był w innym pomieszczeniu. On się bardzo garnie do ludzi, bardzo chce z nami przebywać. Także goście też dobrze wiedzą, że ten pies finalnie gdzieś tam w kąciku będzie razem z nami czy pod stołem, ale on po prostu musi być z nami. A inne sytuacje to nie wiem. Nawet takie codzienne, oglądamy jakiś serial, to on gdzieś tam koło nas na kanapie czy pod kanapą, ale musi po prostu gdzieś tam koło nas być. Musi oglądać razem z nami, tak. Tak. Trzeba się liczyć z wielkimi rachunkami za wodę, bo to trzeba po prostu tego psiaka umyć po każdym spacerze. Higiena, no jest ciężko, bo faktycznie utrzymać te łapy w czystości, rozczesać kołduny. Jeżeli ktoś nie jest systematyczny, to rozczesać te kołduny to jest po prostu cały dzień potem roboty. Więc tak, my już parę razy się po prostu na tym nacięliśmy, że no nie pilnowaliśmy sobie tego i potem rozczesanie uszu, łap, w ogóle cała jego pielęgnacja, no to taka sobota to jest z głowy faktycznie. A jeżeli ktoś się pilnuje codziennie, go rozczesze, tak przynajmniej 10 minut, żeby mu poświęcić, to rewelacja. Także utrzymanie w czystości to faktycznie trochę wymaga. Jak już powiedziałam, trzeba się liczyć z większymi rachunkami za wodę. On chyba w ogóle, tak mi się wydaje, że ten nasz akurat nie za bardzo lubi myć się. To jeżeli chodzi tak w domu, no to jest problem. No na spacerach to nie, to każda kałuża. Każda kałuża jego. Dokładnie. No ptaki to jest największy wróg. Jak widzi ptaka, to musi lecieć zaraz za nim, musi go pogonić, musi go obszczekać, więc to jest, no to właśnie chyba wynika właśnie z tego instynktu. No jak widzi ptaki, to musi biegać. Bo on ma bardzo trudny charakter i trzeba było się... My się musieliśmy nauczyć życia z psem, a pies musiał się nauczyć życia z nami. Tak. Znaczy my też nie wiemy, czy te różne przejścia, które z nim mieliśmy, czy to jest wynik tego dorastania, co zresztą tutaj w szkole się dowiedzieliśmy, że między chyba 6. czy 8. miesiącem będzie ciężko i będą łzy, i były łzy, tak, było ciężko. I nie wiemy, czy to jest związane z tym właśnie jego wtedy wiekiem, czy z tym, że prawdopodobnie miał takie swoje napady agresji, które musieliśmy po prostu przepracować. Ale się udało. I teraz już jest wszystko wypracowane. Pies jest, teraz jest super. Oazą spokoju. Bronieniem to była obrona różnych rzeczy, przedmiotów, kapci, butów, nie wiem, szczotki do włosów, czegokolwiek, co znalazł. Wszystko, co było na ziemi. Wszystko, to było jego. Tak. Ciężko powiedzieć, czy po prostu jeszcze nie miał do nas zaufania, bał się, że mu po prostu odbierzemy te rzeczy, te przedmioty, nawet zabawki. No ale to faktycznie było kilka miesięcy takiej porządnej pracy wspólnej, bo nie ma takiej możliwości, żeby jedna osoba się po prostu starała, a druga nie. To trzeba być po prostu konsekwentnym, wszyscy dookoła, także nasi rodzice, nasze rodziny też wiedziały. Czym to się objawia, że jak jechaliśmy w jakieś odwiedziny, to oni też wiedzieli, co się może wydarzyć, jak pies może zareagować i wszyscy się stosowali. Chyba dlatego się po prostu udało. Tak. Dokładnie. No i teraz z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnych problemów. Nie ma. Ale tutaj trzeba podkreślić wspaniałą szkołę Projekt Pies, bo gdyby nie to, to no nie wiem, czy byśmy sobie sami dali radę. No raczej na pewno byśmy sobie nie dali rady. Chyba nie. No. Ciężko byłoby. Tak, 80% spacerów to jest głowa w trawie. To przede wszystkim po prostu trawa, jego nie ma. On głównie jest zainteresowany otoczeniem i trawą, i wąchaniem, niuchaniem. I tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o zabawy. Wszystkie zabawy takie węchowe, czyli maty węchowe, jakieś takie zabawy, żeby sobie wyszukał gdzieś jakieś smaczki, no to po prostu psa nie ma. On jest przeszczęśliwy, jeżeli może po prostu te swoje instynkty w ten sposób wykorzystać. Coś jeszcze, jeżeli chodzi o takie, że z psem myśliwskim. O, na przykład dogaduje się super z rasami, które też są psami prawdopodobnie takimi myśliwskimi, na przykład cetery. Cetery. Tak. Ale ma też takie rasy, za którymi niekoniecznie przepada i nie wiem, czy to jest kwestia naszego psiaka, czy wszystkie tak mają. Tego już nie wiem. My się na nic nie nastawialiśmy, więc ciężko nas było zdziwić. Wszystko nas dziwiło i pozytywnie, i negatywnie, w zależności od tego, czy nam to pasowało, czy nie, ale dla nas wszystko było nowe, jeżeli chodzi o tą rasę. Szczekanie, że głośno szczeka. Tak, jest nieproporcjonalnie głośny do wielkości psa. Tak. Mnie zaskoczyło to, że on jest dosyć duży. Ja myślałam, że będzie mniejszy. Czytałam, ale prawdopodobnie czytaliśmy o suczkach. Suczki są mniejsze, on jest jednak większym psiakiem. Także no, jest większy, ale nam to nie przeszkadza. Co nas jeszcze zaskoczyło? Czy jest to odczuwane, jak skoczy na człowieka? To wtedy jest odczuwane, że tak. Jest większy. O, mnie zaskoczyło to, że on ma dużo siły jak na swoją masę. Czasami jak pociągnie, no to ja to faktycznie odczuję. Także większość spacerów to jednak mąż go trzyma na smyczy, bo ja mam problem, no gdzieś tam jednak potrafi szarpnąć. Więc, no właśnie, kolejna rzecz, on strasznie lubi jeździć. On bardzo lubi podróże, także faktycznie hasło wycieczka to jest jedno z najlepszych haseł, tak, dla niego. Żeby kupić odkurzacz porządny, bo sierści będzie zawsze bardzo, bardzo dużo i to nieważne, czy pies będzie wyczesywany, czy nie będzie wyczesywany, czy będzie obcinany, czy nie będzie obcinany, ta sierść będzie kolejnym domownikiem i tak. Będzie wszędzie ta sierść, więc trzeba mieć to na uwadze, że przy tej rasie trzeba sobie tutaj dodatkowe jakieś pole manewru odnośnie sprzątania też zabezpieczyć. Na pewno też zaopatrzyć się w jakąś dużą ilość zabawek, bo on się dosyć szybko nudzi, więc żeby mu wymieniać te zabawki na różne rzeczy, żeby też mu zająć czymś czas. I na pewno też to, że on nie lubi być sam. To jest jednak piesek towarzyski, który lubi przebywać z tym swoim człowiekiem, bardzo chce być ze swoimi człowiekami i też bardzo lubi ruch, więc jeżeli ktoś nie jest taką osobą zbytnio ruchliwą, no to chyba bym jednak odradzała, bo ten psiak no lubi, no on potrzebuje tych spacerów. Podobno jeżeli nie ma zaspokojonej tej swojej potrzeby, to sprawia problemy, my tego nie wiemy, bo zaczęliśmy chodzić. Ale z drugiej strony to też jest pies dla osób, które by chciały być aktywne, bo my specjalnie aktywni nie byliśmy, a teraz potrafimy nagle się przekonać do długich spacerów i to też działa na kondycję. Jak ktoś chce schudnąć, to prawda. Bardzo proszę. Może w przyszłości, ale to na razie takich planów nie ma. Na razie takich planów nie ma. Chyba nie ma warunków jeszcze teraz, żeby był drugi. Bo też pies potrzebuje odpowiednio mieć dużo miejsca. Gdybyśmy mieli, przepraszam, gdybyśmy mieli może inną pracę i więcej czasu i może dom, żeby tego pomieszczenia też było więcej, to wydaje mi się, że moglibyśmy mieć teraz drugiego, ale że tych warunków w tym momencie nie mamy, no to na razie nie. Na razie on wystarczy. On robi za kilka. Może w żartach, tak, ale były jakieś rozmowy. Tak mówiąc poważnie, to faktycznie, gdybyśmy mieli mieć drugiego, no to musielibyśmy sobie dostosować też życie do tego, żeby ten pies się też nie męczył po prostu. Bo już przy jednym widzimy, że plan dnia się bardzo zmienił. Tak. Przed tym jak był pies i teraz jak jest pies, to się wszystko pozmieniało. Więc trzeba też to mieć na uwadze. No. Przecież trzeba brać nawet pod uwagę kwestię samochodu. My ostatnio zmienialiśmy samochód, kupowaliśmy pod psa. Żeby psiak miał dobre warunki, no bo nie chcemy, żeby jednak siedział z tyłu, żeby ktoś z tyłu mógł siedzieć, więc też kwestia bagażnika, czy on sobie sam da radę wyskoczyć, czy tam nie będzie mu za bardzo grzało, czy się ta szyba otwiera, czy się nie szyba. Ja się w ogóle teraz na samochodach zaczęłam znać, wcześniej nie, więc tak, dużo jest rzeczy, które trzeba dostosować do psiaka. Dobra. Mamy podział. Gosia jest karmicielką. Tak. Tak, wszystkie posiłki są podawane przez Gosię. Ja wyprowadzam psa rano, wieczorem też. A w trakcie dnia to ten, kto ma ten kto ma czas. No ja jeszcze go myję. Tak, aha, i Gosia go myje. Ja to jest, ja jestem lepsza w to jest działka, którą ja nie wchodzę. Tu się będę chwalić, ale to prawda. Tak. A kto do weterynarza jest? Razem. Przeważnie na zmianę, żeby sobie nie zakodował, że cierpienie go spotyka tylko jak jest jednym właścicielem, to staramy się wymieniać, żeby nie było, że jeden jest tym złym. Tak. Podsumowując, dla kogo polecam Cocker Spaniela? No dla wszystkich tych, którzy lubią na zewnątrz być trochę aktywni, a w domu poleżeć na kanapie i poprzytulać się do psa, a jednocześnie mają świadomość tego, że posiadanie cockera będzie od nich wymagało dużo konsekwencji, samozaparcia i regularności w dbaniu o jego szatę, w dbaniu o jego sierść. No i oczywiście dla tych, którzy się zachwycą tym ślicznym pyszczkiem, długimi, pięknymi uszami i tą kitą z pióropuszem. Aczkolwiek pamiętajcie, że tak jak już powtarzałam wielokrotnie, wasz cocker nie musi w 100% pokrywać się z tym, co dzisiaj powiedziałam, no bo w ramach różnych egzemplarzy, różnej rasy faktycznie ten charakter, ten temperament może być troszeczkę inny. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się jutro. Smell you later.